pracują w wakacje. To pani ma teraz wakacje, czy mimo wszystko nowe projekty? Ja miałam troszkę wakacji, troszkę pracy, tak pół na pół. Pozwoliłam sobie na odpoczynek, na reset, na posiedzenie ze sobą, na poczytanie książek, obejrzenie kilku zaległych seriali, na które normalnie nie miałam czasu, więc nauczyłam się pływać na windsurfingu w te wakacje, więc mam takie przekonanie, że dobrze siebie przygotowałam do tego nadchodzącego sezonu. Ja tak na sam koniec zapytam, co by pani poleciła osobie, która chciałaby pójść w pani ślady, czyli zostać aktorką, aktorem? Nie wiem, co bym poleciła. No, trzeba iść za swoją intuicją po prostu. Trzeba ufać sobie i jeśli się chce być w tym zawodzie, chce się go uprawiać, no to trzeba to robić. Tylko jeśli mogłabym coś powiedzieć, to tylko to, że no, ten zawód jest bardzo trudny. To nie jest taki zawód, jak się ogólnie wydaje, że wszystko jest takie proste, ładne, że aktor ma tylko same chwile przyjemności. Jest to trudny zawód, zawód niewdzięczny, ale jakże fascynujący. A ta ciemna strona właśnie pojawiania się, bywania, mówienia, to mimo wszystko trochę taka zdarta płyta, nie? No trochę tak, trochę tak, bo jak się gdzieś pojawiamy w przestrzeni publicznej, to jakby, no niestety pytania jakby się powtarzają, oczywiście z wielkim szacunkiem do widza i do, nie wiem, portalu, z którym rozmawiam, próbuję te same newsy albo te same wiadomości powtarzać troszeczkę inaczej, budując jakąś nową historię, no ale jakby... Jest to część mojego zawodu, więc tak jak na początku dosyć mocno uciekałam od jakby takiego bywania, od tego, że od blichtru tego zawodu, no to w pewnym momencie pomyślałam sobie, no po prostu nie ucieknę od tego, będąc, grając w komercyjnych serialach, więc pomyślałam sobie, dobra, no to rób to na swoich warunkach, tak jak ty chcesz po prostu.